Witajcie w kolejnym odcinku z Hydroneer. Co tutaj się dzieje? Czy wy słyszycie ten dźwięk? To brzmi, to stuk, brzmiało jakby któryś po prostu ten nie wyrabiał, jakby któreś wiertło nie wyrabiało i było w złym miejscu. Sprawdziłem sobie te wiertła, ale ten dźwięk nie wydobywa się z wierteł. Dźwięk idzie z tej kruszarki, czy jak to nazwać. I z tego co tutaj widzę, to część z tych rzeczy w ogóle tutaj nie chce przez to przelecieć. Próbowałem to wrzucać, ale to znowu wyskakuje. Co to jest? Co to jest? Ziemia, ale opis wielka kępa ziemi. Bo to, co tutaj utknęło, w sumie to też jest wielka kępa ziemi, ale zobaczcie, to jednak jest co innego, to ma inny kolor. Takie bardziej szare. Te, co przelatują, są takie brązowe, a te szare się odbijają. Tutaj też widać, że one lecą. I czy mi się dobrze wydaje, czy te szare lecą właśnie z tej nowej maszynki, którą sobie tutaj ostatnio postawiłem? Więc są dwie możliwości. Albo ten sprzęt nie daje rady, z tym, że ta ziemia, nie wiem, jest jakaś taka twarda i trzeba by ją rozkruszyć wcześniej, a mam coś takiego tam na magazynie, albo po prostu to pierwszego poziomu, no po prostu nie da rady, będzie trzeba zamontować sprzęt drugiego poziomu. Sprawdźmy to. O, to jest to, tak? Hak do rozdrabniania brudu skutego żelaza. No, coś kiedyś takiego kupiłem i uznałem, że to mi nie jest potrzebne. Więc może jednak okazać się potrzebne. Wstawmy sobie to w tym miejscu. Ja bym był ciekawy, czy teraz tego typu rzeczy, tylko że tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją, ajajajajaj. Tu by trzeba dać jakiś centralizator i widzę też, że tu się blokuje na wylocie z tego. Dobra, zróbmy inaczej. Postawię na razie to tu, bo to chyba będzie problem w tym miejscu. I co? I teraz to poleci? Chyba nie. Nie. To trzeba zrobić inaczej. Absolutnie inaczej. Okej, dobrze. Dobrze. W takim razie chodzi wam o coś innego. Weźmy sobie cloutium, bo żelazo chyba na górze powinienem mieć. Ale i tak wezmę. Tak, na wszelki wypadek wezmę. Tylko czy ja tu mam jakąś miseczkę, żeby sobie to zapakować? Tak średnio. No nie będę szedł z paletą. Bez sensu. Dobra, zakładam, że jest tam żelazo na górze po prostu. Okej, załóżmy, że tam jest. Cloutium wezmę, no bo to... No, lepiej mieć. Pieniędzy żadnych nie wziąłem. Dobra, będziemy próbować. Tak, idę i może coś się uda wymyślić. Idziemy z tym. Co to było? A, myślałem, że tutaj te moje pieniądze, które ostatnio zgubiłem. Czy tam wydawało mi się, że zgubiłem. Tu gdzieś ich nie zostawiłem wtedy? Chyba nie. Zostawmy sobie na razie to cloutium tutaj. Zajrzałbym do sklepu, tylko że właśnie nie mamy funduszy. Będzie trzeba poszukać, ewentualnie coś sprzedać. Tutaj będzie wiertło. Wiertła z cloutium, nie. Wzmacniacz do lotu. To w sumie nie wiem, czy jakoś bardzo mi tam potrzebne, ale chwila. Wzmacniacz do lotu, do konstrukcji... skutego żelaza albo cloutium. Czy to nie jest coś, co zwiększa ciśnienie po prostu wody na dolocie do tego sprzętu? Nie wiem. To jak wiecie, to tam piszcie. O, i to jest mistrzowski wzór żniwiarza z cloutium. I wydaje mi się, że to mogłoby rozwalać te kawałki ziemi, które są wykopywane przez to wiertło drugiego poziomu. Chyba tak to działa. To kosztuje 980, no ale ja tutaj nie mam pieniędzy. Więc zróbmy może coś takiego, bo też nie wiem, gdzie ja te pieniądze. Chyba tam zostawiłem w tym takim sklepie z modami, z tymi teleportami. Pytanie, czy to się w ogóle dzisiaj uda coś z tymi teleportami zrobić. No, fajnie by było. A po co ja z tym cloutium? To cloutium miałem tam zostawić. Dobra, nieważne. Miska by się też jakaś przydała, ale ja tutaj nieogarnięty jestem. Dobrze, bierzemy to złoto, tak? Ile to będzie warte? 7000? 152 tysiące. Okej, dobra, źle patrzę. Także bierzemy to. Może ja przejdę się z paletą po prostu i będziemy najwyżej szukać jakiegoś wiaderka tam na górze. Postawmy sobie to tak. Tutaj wziąłbym złoto, to na pewno. Przy okazji może też żelazo wezmę, co? Weźmy. Weźmy sobie żelazo, weźmy jeszcze więcej złota, to wszystko posprzedajemy. Jeszcze więcej cloutium, weźmy sobie. Wzięło się. Świetnie, nic więcej nie chcę, żebym nie musiał się wracać. Chyba wszystko. Chyba, miejmy taką nadzieję. Zapakuję sobie jeszcze to cloutium, które tutaj leży. I podejdę sobie pod kowadło, bo najprawdopodobniej tam będę mieć jakąś tą miseczkę. I jest tak, jak mówiłem, dokładnie. Jest tutaj ta miseczka. Nawet są pieniądze.
6000, wiecie co, to ja nie idę teraz sprzedawać, nie. To znaczy przygotujmy się już na kolejną wyprawę, czyli co? Cloutium zostawiamy tutaj, bo to są sprawy tego kowadła, zostawiamy to, chociaż teoretycznie, pokażcie, ile takie żelazo kosztowało. Za to żelazo 100 coś tysięcy, teoretycznie troszkę tego żelaza jest, a za takie Cloutium ile byście dali? 27 tysięcy, troszeczkę mało. Ja się zastanawiam, czy na przykład tego żelaza nie sprzedać, bo jego i tak jest dużo. Okej, sprzedamy żelazo, sprzedamy jedną sztabkę złota, sprzedamy drugą sztabkę złota, Cloutium zostawiamy przy tym, ale w takim razie nie idziemy teraz, nie idziemy tam. Idziemy z tymi pieniędzmi i kupujemy schemat żniwiarki drugiego poziomu i to powinno nam teraz pomóc, tak, jak najbardziej. Mogłem niby tutaj z wózeczkiem podjechać, wziąłbym wtedy troszkę więcej rzeczy, trudno. Następnym razem kupujemy to, zostawiamy te pieniądze tu i ich i tak nie jest jakoś strasznie dużo. A z rzeczy, które by mi się przydały może jeszcze, to nie wiem, ten hak centralizatora, żeby tam jakoś to wszystko lepiej środeczkiem szło, ewentualnie jakiś lej, żeby to też tam jakoś naokoło nie skakało. No ale dobrze, to najwyżej jakoś tam następnym razem. A teraz pójdziemy sobie z tym żniwiarzem i wykujemy sobie jedno takie, no bo więcej tak naprawdę nie potrzeba. To jest fajne, jednego takiego żniwiarza się stawia i ile tych wierteł tam nie będzie, to on i tak wyrabia. Chyba, że ja dopiero zaczynam tą grę i jeszcze nie wiem, o czym mówię. Możliwe, że tak jest, możliwe, że nie będzie później wyrabiało, ale to się dowiemy. Żelazo jeszcze, tak, bo tutaj będzie jedno i drugie potrzebne. Wrzućmy to sobie i wybijamy. Super. A wy w tym czasie zostawcie jakąś łapeczkę. Ja jakoś strasznie dużo was nie ogląda, ale łapeczki myślę, że możecie zostawiać. Skaczemy z tym, tak, i podmienimy to sobie po prostu. Odstawmy to tu, ale to jest, to jest takie masywne, duże. Okej, zatrzymajmy może wydobycie na chwileczkę. Tym jednym zaworem zatrzymuję wszystkie te, tu w ogóle jakieś jeszcze kawałki brudu utknęły, ja bym tam wszedł może na górę i zerknął, trzeba będzie naokoło iść. Także jednym zaworem zatrzymujemy wydobycie, taśmociągi działają, żeby te wszystkie rzeczy uciekały mi stąd. Tutaj jest straszny śmietnik, zaraz to ogarniemy, to w takim razie raczej jest niepotrzebne, nie wiem do czego to będzie potrzebne. Gdzie jest młot? Tu gdzieś będzie? Gdzie ja młot zostawiłem? A żebym ja pamiętał? Gdzieś tu chyba na górze powinien być. Gdzieś przy tym? Nie. Jest łopata. Tam mi raczej nic nie spadło. Może tu gdzieś? Nie. Gdzie ja ostatnio młota używałem? No tu gdzieś musiałem. Gdzieś pewnie te rzeczy zablokowywałem. Tym sobie go nie zostawiłem? Ciekawe. Zgubiłem młotek. Jest, patrzcie się, tutaj pod spodem. Mamy go, świetnie. Dobrze, przejdźmy sobie tak. I teraz co my chcemy zrobić? Chcemy odblokować tego żniwiarza i jego dam gdzieś na magazyn, tak? Nie wiem, czy on mi w ogóle kiedyś będzie potrzebny, czy nie. Schowajmy sobie go gdzieś, nie wiem, to w sumie może do rzeczy niepotrzebnych, tam, okej, do lawy, niech sobie tam leci. I wstawiamy teraz nowoczesny sprzęt wyższej klasy. I jego trzeba by wstawić w tą stronę, tylko oczywiście widzę, że twórcy byli złośliwi i wejście rury będzie z innej strony, no bo nie mogłoby być z tej samej. No, naprawdę musieliście tak zrobić, że nie da się tego łatwo podmienić. Dobrze, tu będzie trzeba w takim razie leciutko sobie to przebudować. Przebudujmy to w ten sposób, że ten trójniczek w takim razie pójdziemy z nim tam. Tą rurkę dałbym... Chwila, tak się zastanawiam. Nie, chwila, przecież... To są rury do taśmociągów i do takich rzeczy. Okej, czyli tu wystarczy, że trójniczek włożymy. Tak. Nie trzeba nawet za bardzo kombinować. Odstawmy sobie to. Odstawmy sobie kolaneczko. Idziemy z trójniczkiem. Idziemy z trójniczkiem i wstawiamy go po prostu w ten sposób. Okej, lecą! Patrzcie się, ile poleciało. Nieźle. Wyczyśćmy to sobie. Wyczyść wszystkie kawałki brudu, zasoby surowe, tak, żeby tu nie było jakiegoś bałaganu. No i możemy chyba włączyć wydobycie. Zablokujmy sobie to, zablokujmy te rury, żeby nam tutaj nie pouciekały nigdzie. Tu jest wszystko dobrze. Ten lejek też by można zablokować.
Tylko pytanie, czy to tutaj tak ładnie będzie trafiać. Ja bym jednak tutaj dał lejek, mimo wszystko. Żeby to precyzyjniej wpadało, żeby nie było bałaganu. Zróbmy może tak, że ja bym poszedł tam do sklepu, tylko tym razem z wózkiem i kupię jeszcze parę takich rzeczy, no, które właśnie mogłyby się przydać. Przy okazji, jak jestem już tutaj po ten wózek, to ja bym spróbował wykuć jeszcze jedno takie wiertło. Okej. W ogóle te rzeczy pierwszego poziomu to ja sobie schowam tutaj bardziej z tyłu, na zaplecze, żebym przez przypadek czegoś takiego nie wykuł. Teraz już idziemy tylko w te porządne rzeczy. Także jak już tutaj przechodzę, to sobie zrobimy coś takiego jeszcze. Nie wiem, czy jedno, czy więcej. Zależy, na ile starczy, tak? Teoretycznie na coś tam powinno starczyć. Za mało. Już w takim razie dorzucam. Co tutaj mamy? Cloutium. Nie wiem, czy to cloutium brakuje, czy żelaza. Wrzućmy cloutium. Pójdzie? Nie pójdzie. Czyli to bardziej by chodziło chyba o żelazo, czyli jednak nie sprzedamy tego. No ale skoro jest go mało, no to użyjmy go do tego, do czego trzeba. Świetnie. Także mamy jedno takie. I teraz pytanie, czy udałoby się jeszcze jedno zrobić? Zaraz... No, stój tutaj. Wrzucamy w takim razie cloutium, a tak z ciekawości na szybko, ile tego cloutium jest? 271. A my potrzebujemy 300 i 1000 tamtego, to jest serio drogie. Wrzućmy na razie wszystko, co mamy, żeby w razie czego też nam się to w jedną sztabeczkę pozamieniało, to znaczy jedną cloutium, jedną żelaza. I w razie czego to już będzie razem, na następny raz, teraz nie wykuję, no ale dobrze, jedno przynajmniej będzie. Także to sobie zrzucę tam na dół i mam nadzieję, że o tym nie zapomnę. Teraz złoto zostawiamy, złoto mi nie jest potrzebne, idziemy z tym wózeczkiem do sklepu i tam właśnie teraz kupię parę takich drobiazgów, które mogą nam uprzyjemnić życie tam na dole. Czyli właśnie jakieś lejki, jakiś centralizator, co tam jeszcze mi się rzuci w oko. Pokażcie mi, co tutaj jest ciekawego, może inaczej. Ja bym z tym podszedł po prostu do kasy w ten sposób. Wyjdźmy z tego i bierzemy lejek, tak? 1, 2, to znaczy mógłbym wziąć na wszelki wypadek 2, gdyby trzeba było jeden na drugim postawić. No, wezmę. Najwyżej będzie leżał na magazynie, może kiedyś się gdzieś przyda, a tak to żeby już były. I co chciałem? Ten hak centralizatora. Jeden powinien taki wystarczyć? No teoretycznie tak. Dobra, wezmę 2 też, jakbym kiedyś coś jeszcze robił, to żeby te centralizatory już jednak były. Tutaj ja może jeszcze wezmę coś, czego często szukam, czyli to wiaderko, nawet kilka tych wiaderek wezmę. Wiecie co, żebym ja tam na dole miał te wiaderka i jak gdzieś je na górze zostawię, to żeby zawsze tam na dole ich jednak troszeczkę też w tym magazynie było. A ile to będzie kosztować? 1000 coś. No, to nie są jakieś duże pieniądze nawet. Stać nas na to? Coś jeszcze? Nie wiem, mogę troszeczkę tych narzędzi, bo nie wiem jak tam teraz stoimy z tym, czy wszystko jest tam już, nie wiem, napełnione, czy się kończą te automatyczne naprawiarki. Lepiej mieć troszeczkę więcej i w razie czego będziemy dokładać. Za to wszystko jeszcze 1100, coś tam zostało. No to co? Ja sobie teraz z tym zejdę na dole i tam się z wami słyszę. Przy okazji zobaczmy sobie, czy w ogóle się jakiś śmietnik zrobił, bo może ten lejek nie jest aż tak bardzo potrzebny, no ale to tak wygląda, jakby miało zaraz wypaść. Także lej umieścimy tutaj nad tym, żeby to wszystko profesjonalnie było, a nie, że może wpadnie, może nie, tylko żebym ja teraz trafił z tym lejem. On musi być chyba tutaj. Fajnie wpada? No powiedzmy, niech będzie. Niech będzie, pokażcie mi to jeszcze stąd. No, słabo widać, słabo. Może od razu wezmę ten hak centralizatora, o ile go znajdę. To? Tak, to jest to. Tylko czy ja go mogę wstawić? No właśnie, bo ostatnio przecież... Gdzie to poszło? Aha, świetnie. Ej. Czy ja stąd... Świetnie. Dobra, bierzemy lej. Tu jest hak centralizatora. Stanę sobie na nim i jeszcze raz damy ten lejek. Tutaj. Jedno... Czy mnie tam coś blokuje? Tutaj, okej. A hak centralizatora w takim razie spróbowałbym dać tu, tylko że jak to dam tu, to problem będzie z tym wylotem, co nie? A nie, działa. No, więc w razie czego jest lejek?
I jeszcze wrzucamy wszystko od razu na środek, więc powinno pięknie. Patrzcie się, jak to tam pięknie wpada. Genialnie. I jeszcze jest na dole centralizator. Okej. Teoretycznie tu mógłbym jeszcze jakiś centralizator, bo te idą tak brzydko. To już wiecie, już dla ozdoby, żeby ładniej było po prostu. Może najpierw te narzędzia sobie powrzucam. Jak tutaj sytuacja? 14, 15, nawet troszkę tego jest. Dobrze. Ale powrzucajmy, żeby porządek się zrobił. Tego no nie opłaca się nawet na magazyn nieść. Ale z tego, co sprawdzałem sobie poza odcinkiem, to chyba 20 tylko wejdzie. No właśnie, także też nie ma co przesadzać. Więcej tego nie włożymy. Do 3 włożyłem, 4 teraz. Nie, w 4 się nawet nie zmieści. Aha, już jest 20. Okej, czyli tego się nie da stracić. A jak wrzucę tak, to uzupełniamy? Uzupełniamy. Okej, czyli fajnie. Czyli nie ma tak, że stracę to. To mi się podoba, bo mogłoby być tak, że brakuje jednego, to i tak wszystko tracę. Aha, tego się tak fajnie nie da zbudować, ale dobrze, czyli jest pomyślane, żebyśmy tutaj nie tracili. Jedno takie wiadereczko tu bym zostawił, a te dwa to są takie, jakbym już wszystko pogubił. Tu na magazynie byśmy sobie to trzymali, jedno, drugie, tam jeszcze więcej tego jest. Ile ja tego kupiłem? 4 wiaderka? Dobrze, będziemy zabezpieczeni wiaderkowo. Może ja jeszcze na górze gdzieś tam powinienem przy kowadle parę wiaderek trzymać? Może. Na razie tutaj te 3 niech pójdą. Lejek, no, można by niby lejki też tutaj umieszczać, co nie? Ale wtedy słabo widać, co tam jest. Ale to jest dobry pomysł, wiecie co? Można by zainwestować w takie lejki. A to działa? To działa. Okej, świetnie. Świetnie. A ile tutaj nam wyszło? 51 tysięcy tylko. Słabiutko. Narzędzia tutaj. Odłóżmy sobie. Także w razie czego można tych lejków dokupić i fajnie to będzie wyglądało. Nie chcę tak. Co tu jeszcze jest? Centralizator. Odłóżmy go też na magazyn. Na zapas. Może kiedyś się przyda, kto wie. I mamy jeszcze... A nie, ja tam miałem i z tym centralizatorem. Tak, przecież ja szukałem centralizatora, tak wiecie. Robicie porządek i zapominacie o tym, po co robicie porządek. A przecież porządek robiłem dlatego, żeby znaleźć centralizator. Świetnie. Także jego tu sobie na ozdobę postawimy. Gdzieś tak, w tym... Aha, źle. W tym miejscu, okej. I niech te kawałeczki też sobie tam ładnie na tą taśmę wchodzą. Dla ozdoby. Już nie jest to może aż tak bardzo potrzebne. Co teraz? Teraz idziemy na dół i szukamy wiertła. No niestety wpadło w grono rzeczy niepotrzebnych. Może to nie jest najlepsze miejsce na takie rzeczy, bo jak tu będę zrzucał, to potem to mi się może wszystko pomieszać. Także będzie trzeba to jakoś chyba inaczej zrobić. Takie wiertełko myślę, że postawimy po prostu z drugiej strony tutaj, tak? Chyba tak, tylko że... Jak to? Chwila. Aha, bo dobrze, bo ten przełącznik jest tutaj na dole. To jest tak to jest porobione, żeby właśnie jak najdziwniej było i żeby do niczego nie pasowało chyba. Koreczek wyciągamy. I co ja tutaj potrzebuję? Proste, trójnik, kolanko. Proste, trójnik, kolanko. Okej. Żebym tutaj nie chodził z jakimiś dziwnymi rzeczami. Od tego są chyba palety. Jak tam było? Proste trójnik, kolanko chyba, tak? Dobrze zapamiętałem. Proste trójnik. Halo, trzymać się. Halo. Trzymaj się. No co za rura. Tu. Dobra, jest. I 2 kolanka, tak? Raz. I 2, także to bierzemy sobie z magazynu, pójdzie wszystko świetnie, idziemy z tym. Podłączamy to wiertło i powinno nam zacząć fajnie kopać. I będziemy mieć więcej cloutium, więcej żelaza i będzie można jeszcze więcej wierteł dawać. No to przecież chodzi w tej grze, żeby co chwilę coraz więcej tego wszystkiego było. Zacznijmy sobie może od takiego trójniczka, którego umieścimy w tym miejscu. Dalej, kolaneczko w ten sposób, raz i dalej, kolaneczko... coś takiego, kolaneczko 2, okej. W sumie tu jest fajne miejsce, w razie czego na jakiś wzmacniacz, no, wtedy na tym prostym się daje wzmacniacz i to działa szybciej. Włączmy to, paletę na razie bym gdzieś, nie wiem, tam wrzucił, zmieści się. Zatykamy sobie tutaj końcóweczkę, to możemy wziąć, w ogóle to działa, tak mi tylko pokażcie na szybciutko,
pójdzie? Idzie, okej, świetnie, no. I on produkuje te większe chyba grudki ziemi. Chyba tak. Czy to losowo jest? Nie wiem. Dobra, mniejsza. Z tym, żebym ja kiedyś nie zablokował sobie tego, w sensie młotkiem, bo tu jednak może się czasem przydać, jak nie będę mógł wyskoczyć, żebym mógł to zdemontować. Tym razem akurat się udało. Pokażcie mi, jak tam sytuacja z finansami, bo chciałbym iść już kupić ten teleport, żebym mógł się teleportować. Tu by go trzeba postawić, co nie? Pokażcie. Złoto. Ile? Za to jest 18 tysięcy, razem z tym jest 70 tysięcy. Na górze tam mam chyba... Czy ja tam mam ze 100 tysięcy? Nie. To znaczy tam jest złoto, tak, tam jest złoto w razie czego. Gdybym na przykład chciał jeszcze sprzedać żelazo, 125 tysięcy. Gdybym chciał sprzedać clothium, 141 tysięcy. Rozumiem, że tego nikt... O? Okej, świetnie. W ten sposób. Okej, czemu to nie jest zamłotkowane jeszcze? Piec... A reszta jest już zamłotkowana. To sobie możemy zamłotkować też. Sztabki tej rozumiem, że nikt nie będzie chciał od nas kupić. Nie, to jest po prostu bezużyteczne, jeśli chodzi o sprzedaż. Powiem tak, troszeczkę słabo. Teleport kosztował ile? 700 coś tysięcy. Chyba tak, chyba 700 coś tysięcy. No niby jeszcze troszeczkę pieniędzy jest w tych diamentach. Ale ja nie chcę znowu tych diamentów sprzedawać. To znaczy może coś teraz już lepiej umiem. Mniej więcej może mam jakąś taktykę, więc można by pomyśleć o próbie załadowania tych diamentów, ale to i tak najlepiej będzie je sprzedawać, jak będziemy mieć już ten kompresor do diamentów. O, to trzeba podnieść tak do góry, co nie? Podnosimy to do góry i teraz... aha, bo tu nawet widzę, że wszystko nie poszło. I teraz taką kulę rozładowujemy na wózku. Okej, świetnie. Nie. Dlaczego ja robię to jeszcze raz? Przecież to było straszne. Do góry. No. Coś już ogarniam. Tak, i trzeba wysoko. I tu gdzieś. Ale to wszystko nie idzie. No i niestety, z wózka się rzeczy podnoszą. A ja wtedy to próbowałem jakoś ciągnąć tak, że mi się to pod spodem utykało. Wszystko. Do góry. Możliwe, że jak podnoszę do góry, to część spada. Chyba tak. Ale idzie. I rozładowujemy tu. No genialnie, tylko takie lagi będą, jak będę to ciągnąć. Wiecie co? Oszczędzę wam tego. W ogóle weszło coś? Weszło? No niby weszło. Część weszła. Nie wiem, czy ja będę mógł w ogóle te diamenty później posprzątać. Może być ciężko. Dobra, ja myślę, że coś tam sobie sprzedam. Także idziemy z tym. Idziemy z tymi wszystkimi sztabeczkami. Tutaj sobie to załadujmy. Magnes oczywiście wezmę, bo nie mam zamiaru rozładowywać tych diamentów pojedynczo. To wszystko sobie tutaj załadujmy. Co jeszcze? Raz, dwa, trzy. To wszystko. Sprzedajemy. Tak, niech będzie, trudno. Może to nie jest jakoś super dużo. Ale sobie to sprzedamy. Dalej, to jeszcze, tą sztabunię. I jeszcze bierzemy magnes. No tu się bałagan zrobił, no ale to trudno. To już... powiedzmy, w jedno miejsce dam, pakuję sobie tutaj magnes, ładuję się na to i do usłyszenia na tym u jubilera. Okej, jestem u jubilera. Po drodze zebrałem sobie jeszcze z tego, z kowadła, co tam było tego, żelaza, clothium, także jestem spłukany, jeśli o to chodzi, ale chcą mi za to wiadro zapłacić 623 tysiące. Genialnie. Będzie nas stać chyba na ten teleport. Jeszcze mamy tutaj kawałki złota i inne rzeczy. No trudno, no to na razie nie będziemy po prostu tam wykuwać tego. Myślę, że jak wrócę, to i tak troszeczkę się już tego żelaza czy clothium uzbiera. Z tym wchodzimy sobie tutaj i rozładowujemy mu to na stole. Patrzcie się ile, 200 coś tysięcy. Nieźle. Okej, 200 tysięcy, złączmy to sobie to. I czy jestem już milionerem hydronirowym? Jeszcze nie. To znaczy może ogólnie ze wszystko, co sprzedałem kiedykolwiek, to pewnie już tak, no ale w tym momencie jeszcze nie. Postawmy sobie to tutaj, okej, tyle ile się uda, za to 14 tysięcy, okej, zawsze się przyda. Gdzie jest magnes? Tam mi gdzieś wpadł? Tutaj odskoczył, jakoś, nie wiem. Jeszcze raz, na górę.
No, dobra, tu już coraz mniej, ale fajnie byłoby to wszystko sprzedać. Do góry, do góry, do góry, do przodu i na stół. Poszło, okej, okay, prawie wszystko, 13 tysięcy, zrzucamy w to i jeszcze z tych taczek, coś się... Co to jest? Nieważne. Zbieramy to, tutaj to wyciągnę i może ja bym w końcu oczyścił te taczki tutaj z tych wszystkich miejsc, czy to... może być problem. Nie wszystko chcę z nich wyjść. Tu widzę jeszcze, że coś jest przyblokowane, czy to by poszło... Też nie wszystko. Ajajaj, dziwne to. Dobrze, dobrze, dobrze. Zbierzmy sobie to wszystko tutaj w jedną taką kubkę. Odłóżmy... Magnes? Dobrze. Jakaś magnetyczna ta ziemia tutaj widzę pod spodem jest. I to odskakuje. Pozbierajmy sobie to, żebym ja już nie musiał tego zawsze wozić, bo to też pewnie jakieś tam lagi wprowadza te pojedyncze obiekty przyczepione do tego wózka. Zawsze to jakoś limit nam pewnie zmniejszy. Tutaj co jeszcze? Ciebie, koleżko, dalej. Raz i tu będzie jakiś drugi. Tu jest jeden jeszcze i to chyba wszystko, tak? Chyba wszystko. Okej, dobra. To teraz na stół. Na stół z tym. Delikatnie, delikatnie, delikatnie i chyba już wszystko wejdzie. Okej, pięknie, nie? No już umiem operować tym magnesem. Ile tego jest? 856 tysięcy. Ładnie. Ładujemy to tutaj. Tu jeszcze jakiś jeden jest. 62. Tak, wszystko, wszystko. Jak wszystko, to wszystko. Połączmy to. Nie wiem, czy się połączyło. Trudno. Pakujemy sobie wiadereczko. Pakujemy sobie magnesik. I idziemy do sklepu z modami, czyli ten taki zameczek. I uwaga, uwaga. Chciałbym kupić ten teleport, który no swoje niestety kosztuje. No ale dobrze, żeby nie było zbyt prosto. 800 tysięcy. Dajmy to tutaj. I biorę to, tak? Załadujmy sobie na taczki. Załadujmy na taczki, okej. Okay. Pieniądze, ile nam jeszcze tego zostało? Co jest? Aha, bo to się coś nie chce odłożyć. Okej, okay, leży, leży. Bierzemy 71 tysięcy, które zostały. I powiem wam tak. To jest, ja nie chcę nowego, odłożyć mi to proszę. Tutaj chcę, tak? Ostatnio troszeczkę nie pomyślałem, bo mogłem ten teleport zanieść na Icehelm, tam go ustawić i wtedy jakbym kupił drugi, to ja bym go od razu tu postawił i bylibyśmy na Icehelmie. No ale dobrze, trudno, następnym razem może pomyślę, jak będę coś takiego robić. No dobrze, jestem już u siebie i teraz się okaże, czy wydanie tylu pieniędzy w ogóle miało sens. Czy, jeśli postawię sobie ten teleportal, gdzie by go w ogóle postawić? Jakoś w takim fajnym miejscu, nie wiem, tu gdzieś, to znaczy fajnie byłoby na tym drewnie, tylko też, żebym do niego nie wpadał przypadkiem. No dobra, tutaj niech będzie, tylko że nie wiem, podłożyć mu jakiegoś klocka pod spód? Dobra, bez znaczenia. Więc, uwaga, uwaga, czy to się uda? Dowiemy się w następnym odcinku. Nie no, żartuję. Hop. Działa! Czy wy to widzicie? To jest koniec tych podróży. Będę mógł do jubilera sprzedać coś, zabrać pieniądze i wrócić na Icehelm. Pokażcie mi teraz jeszcze jedną ważną rzecz. Czy można wejść z tym? Bo to by się przydało. Można. 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 Mamy to. Mamy to. Genialne. Genialne. I teraz bierzemy złoto. Przechodzę sobie szybciutko ze sztabunią. Wskakuję. Gdzie jest jubiler? Tutaj. Tak. 62 tysiące. Dziękuję. I wracamy. Tak samo ze wszystkimi sklepami. Jak będę potrzebował coś kupić, jesteśmy na miejscu praktycznie. Połączmy sobie to. No, no, no. I to mi się podoba. Świetnie. Świetnie, 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 świetnie. Świetnie. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Zapraszam was już na kolejny, gdzie będę wykorzystywał w końcu to, gdzie będę wykorzystywał to już do jakichś praktycznych zastosowań. Dziękuję. Do następnego razu. Cześć, cześć.